Do stworzenia perfekcyjnej formuły na grę Early Access potrzeba 33% talentu, 22% szczęścia oraz kapkę niewykorzystanego potencjału, ale tylko odrobinkę. Jeżeli miałbym opisać prowadzącego ten program, to oczywiście proporcje są odwrotne. Kapka talentu i szczęścia, może niewykorzystanego potencjału. No nic, zdróweczko. Nie zamierzam tego pić, nalałem tutaj ocet balsamiczny, olej i sok pomarańczowy, zgłupieliście? Dzień dobry, witajcie bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Samca Alfa, czyli serii, której tytuł wymyśliłem 28 lat temu i przez te 28 lat za każdym razem muszę tłumaczyć wam, że nie jestem prawdziwym samcem alfa, a tytuł jest zabawnym żartem na temat tego, że zajmujemy się grami z Early Accessu. Mogłem nazwać to po prostu program o grach z Early Accessu, nie trzeba by nic tłumaczyć. Gra nazywa się Potioncraft, wyszła jakiś czas temu na Steamie, być może znacie ją także spoza Steama, bo wcześniej pojawiło się demo, już bodajże w ubiegłym roku. Jest to oczywiście symulator alchemika, w którym ważymy mikstury, po to, żeby sprzedawać je klientom w środowisku średniowieczno-fantazy. Na Steamie twórcy obiecują, że będzie to gra z rozbudowanym systemem alchemii, z opcją uprawiania własnych ziół, czy właśnie dobijania targu z klientami, którzy będą przychodzili do nas z coraz to trudniejszymi wyzwaniami na mikstury. Na pierwszy rzut oka wygląda to naprawdę sympatycznie, tym bardziej, że twórcy nie poszli w charakterystycznym dla symulatorów trójwymiarowym kierunku, stawiając raczej na grę dwuwymiarową, która wydaje się kierować w stronę jakiejś gry logicznej. Tego też dotyczy trochę główny problem, bo jak zapewne wiecie, alchemiczny element mieszania mikstur jest obecny w bardzo wielu grach, ale zwykle jest potraktowany jako osobna minigierka. Czy da się więc uszyć z tego skrawka materiału piękne sukno? Ta metafora nie ma sensu, bo to nie jest symulator krawca, tylko mieszania mikstur. Może niewykorzystanego potencjału. Przejdźmy do gry. Sprawdźmy wersję alfa. Właśnie się obudziłem, zejdę zaraz do sklepu i zobaczymy, jaki pierwszy klient przyjdzie. Sklep otwarty, zapraszam. Kto tam? Wiedźmin! Ten człowiek w naszym kraju jest ważniejszy od premiera i listonosza. Muszę zrobić wszystko, żeby go uszczęśliwić. Witaj, alchemiku. Pomóż mi uzupełnić zapas mikstur. Miałem trochę przy sobie, ale łowy okazały się szalone. Spokojnie, panie tutaj potworobójco. Mam tutaj coś specjalnego dla pana. Moja autorska mikstura życia, leczonko z grzyba BioGreen. Proszę zobaczyć, czy to pasuje panu. Fajne? Ło! Podoba się? Co, bierzemy? Może być miksturka? No to siup. I sprzedane. To był mój najważniejszy klient. Dzień dobry, witajcie bardzo serdecznie w grze Potioncraft i od razu na wstępie chcę wam wyjaśnić, że będziemy grali w trybie okienkowym, bez ramki i bez trzymanki. W menu głównym wita nas fantastyczne tło, pełne dość osobliwych kształtów. To są po prostu akcesoria, żeby nie powiedzieć utensylia laboratoryjne. Jako że w dzieciństwie robiono na mnie mnóstwo eksperymentów, znam je zbyt dobrze. Szpatułka, zlewka z tworzywa sztucznego, bagietka szklana, cylinder, moździerz, łopatko, łyżeczka apteczna. Złe wspomnienia powróciły. Swoją drogą twórcy zachęcają także do śledzenia ich na Instagramie i ja także zachęcam do odwiedzenia Instagrama Arasza, bo niedawno został założony. Wejdźcie, zaobserwujcie go i koniecznie napiszcie mu wiadomość. Witam, ja piszę w sprawie szpatułki do foremek na czopki, a jak odpowie, jakiej szpatułki, to odpiszcie oczywiście, co się rymuje, bo w sumie nie przemyślałem tego. W grze wcielamy się w młodego, początkującego alchemika, który rozpoczyna swoją karierę w jakimś miasteczku, otwiera sklep. Samo tworzenie mikstur jest stosunkowo proste, ale z czasem okazuje się zawierać pewne sekretne elementy. U podstaw musimy wrzucić coś do kotła, zamieszać, podgrzać to wszystko i mikstura gotowa. Te mikstury, co ciekawe, możemy także opisać. Chociaż nie ma to żadnego wpływu na grę, ale na pewno podkręci współczynnik imersji oraz roleplayu. Ja na przykład opiszę tą miksturę jako leczy polio, gruźlicę oraz łupież, ale tylko u kobiet. Dr. Head. Naszym podstawowym narzędziem w obecnej wersji gry jest także moździerz. Chyba jest to moździerz szorstki, sądząc po granulacji tej tekstury. W moździerzu możemy ubijać zioła po to, żeby zwiększyć ich efekt, a ten efekt jest widoczny na mapie alchemicznej, którą stopniowo odkrywamy. Przy pomocy każdego z tych ziółek możemy przebyć jakąś ścieżkę na tej mapie alchemicznej, żeby dotrzeć do ikonki mikstury, która właśnie daje jakieś efekty. Co ciekawe, gra zawiera także system fizyki, więc... Alchemia tym się zajmuje. Kiedy już uważymy naszą pierwszą miksturę, możemy przyjąć pierwszego klienta i tutaj, jak widać, umieszczamy miksturę na wadze. Jest tutaj taka minigierka, do której będziecie musieli się przyzwyczaić grając w Potioncraft, a mianowicie minigierka targowania, na której można zwiększyć to, za ile sprzedajemy, naprawdę o duży procent, więc za każdym razem trzeba się targować. Po prawej od naszego ekranu głównego mamy także sad, gdzie możemy codziennie zebrać jakieś zioła. Oczywiście bardzo szybko pojawią się klienci, którzy będą potrzebowali innych specjalnych efektów, jak na przykład pojawiła się teraz pani, która potrzebuje trucizny, żeby uporać się z czymś. No i teraz naszym zadaniem jest odnalezienie odpowiedniego efektu na mapie alchemicznej.
Sorry, tu nie ma efektów dźwiękowych tego ważenia i gotowania, więc musiałem je dodać. Sorry, przepraszam. No i na koniec każdego dnia, kiedy skończą się klienci i będziemy usatysfakcjonowani naszymi efektami, możemy przejść do sypialni i odlecieć śpiulkolotem. Tak się chyba teraz mówi. Czekajcie, bo sobie zrobiłem kawę i dałem tam kremu pistacjowego. To jest taki jakby krem czekoladowy do smarowania z pistacji. O Jezu, jakie dobre. Rutyna każdego dnia alchemika polega na tym, że wchodzimy do ogrodu zebrać, co tam nam się akurat wylosowało. No i po tej porannej toalecie możemy rozpocząć obsługę klientów. Co ciekawe, jeżeli nie będziemy chcieli robić jakiejś mikstury, możemy klientowi odmówić, ale wtedy nasz sklep traci na popularności, która jest jednym ze współczynników potrzebnych do zaliczania rozdziałów. Mamy także ulepszenia, przy pomocy których możemy zwiększyć niektóre praktyki. Polecam na początek zwiększać handel czy targowanie się. Posiadanie pieniędzy przydaje się do kupowania nowych zasobów. Takim elementem endgame'u, czy takiego dalszego celu niż codzienne ważenie mikstur, jest zbudowanie takich machin alchemicznych w piwnicy po to, żeby kreować jakieś legendarne mikstury. Tutaj znowu musimy zrobić truciznę. Hua! Targujemy się i sprzedajemy. Jak widać, praca jest dość żmudna, ale na szczęście można ją trochę usprawnić. Każdą miksturę możemy bowiem zapisać, o ile mamy miejsce w naszym dzienniku mikstur, i później możemy taką miksturę automatycznie wytworzyć, o ile mamy potrzebne składniki. Jeśli więc wytworzymy sobie jakąś genialną miksturę leczenia czy czegokolwiek, to możemy jednym kliknięciem naprodukować ich kilka i trzymać je w magazynie po to, żeby sprzedawać klientom. Samo poruszanie się po mapie i eksperymentowanie w poszukiwaniu nowych efektów jest obarczone pewnym ryzykiem, dlatego że możemy trafić na przykład na pola, gdzie są czaszki, które mogą zepsuć naszą miksturę, albo po prostu możemy zmarnować dużo zasobów, żeby dotrzeć w jakieś miejsce, gdzie okaże się, że nie ma tego, co chcemy. Co jakiś czas pojawiają się także piękne druidki, znaczy kupcy, którzy sprzedają nam różne materiały. Może nas odwiedzić na przykład stary grzyb, znaczy gość, który sprzedaje grzyby. Bardzo lubię ten efekt, kiedy wkładasz na wagę odpowiednią miksturę i ta radość na twarzy NPC-a. Zabawniejszy od tego może być tylko efekt, kiedy umieścicie na wadze niewłaściwą miksturę. Jakkolwiek dziwnie by to nie brzmiało, zmierzam teraz z moją miksturą na północny zachód. Wow, wymyśliliśmy światło! Natomiast tutaj mamy miksturę many, czyli jedną z dwóch najbardziej klasycznych mikstur. A po lewej kryje się... A co wam będę spoilerował? Sami sobie odkryjecie, jak zagracie. Ciekawym aspektem jest to, że każdy z klientów, który nas odwiedza, ma pewną historię. Co jakiś czas te postacie powracają i opowiadają dalszą część tego, co im się przydarzyło. I nie zawsze są to osoby reprezentujące praworządność i dlatego też pod współczynnikiem popularności pojawia się także reputacja naszego sklepu. Aspektem, który bardzo szybko zauważymy, jest to, że mikstura miksturze nie jest równa. To jest stare prawidło alchemiczne. Inne prawidło głosi, że mikstura z napisem 2 jest lepsza od mikstury z napisem 1. Im lepsze mikstury wykonamy, tym więcej kasy możemy zyskać. I w tle słyszycie mój ekspres do kawy, który się wyłącza. Cichaj tam! Gra jest podzielona na takie nieformalne rozdziały, które zaliczamy właśnie tutaj. Za ukończenie takiego rozdziału dostajemy dużo expa, nowe mikstury, nowych klientów itd., itd. Słabą miksturę zatrucia opiszemy jako potrafi powalić szczura, nawet takiego dużego. Jeśli wypije to człowiek, będzie śmiesznie. Żołądkowo tak, Dr. Head. Ten dziwny system alchemiczny odkrywania jakichś efektów specjalnych jest dość specyficzny, ale muszę przyznać, że całkiem mi się podobał. Lubię takie gry, w których alchemia polega na tym, że testujemy różne obiekty i odkrywamy ich właściwości po to, żeby lepiej je łączyć i wzmacniać, ale pomysł na tą mapę alchemiczną i sekrety na niej ukryte jest całkiem niezły, tym bardziej, że kryje się tutaj pewna zależność, o której już napomknęliśmy, a mianowicie możliwość robienia mikstur różnego poziomu. A ta ukryta finezja tego systemu polega na tym, że do naszego wywaru możemy dolewać wody. Woda ma taki efekt, że przesuwa wskaźnik naszej mikstury w stronę centrum mapy alchemicznej. Pozwala więc ona nam w prosty sposób manipulować tą pozycją, po to, żebyśmy uzyskali lepszy efekt mikstury. A uzyskujemy go oczywiście, sprawiając, że ta ikonka mikstury pasuje do ikonki znajdującej się na mapie alchemicznej. Cały ten proces wymaga odrobiny zręczności, więc jeśli trzęsie wam się ręka, to nie będziecie dobrymi alchemikami. Oczywiście to nie zawsze się opłaca, bo tutaj, żeby uzyskać ten efekt, użyłem za dużo surowców i ta mikstura 3 serduszka leczy praktycznie wszystko. Podawać po jedzeniu. Przed zażyciem mikstury skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Wykorzystawszy 75% wszystkich moich zasobów, dotarłem do tej mikstury daleko na północ. I teraz odblokuję miksturę na wieczną młodość. Na piorun. Tego dnia pojawiła się moja potion craftowa Crash i przyniosła mi fantastyczne produkty. Włochaty banan, lodowy owoc. Każdego dnia, zanim położę się do łóżka po trudnym dniu mieszania mikstur, zaglądam na obrazy moich bliskich. Portret rodzinny. Wychowywałem się w sekcie religijnej. Wpatruję się także w zdjęcie mojej utraconej
ulubionej, ukochanej, którą najwyraźniej zabiło wielokrotne powiększanie ust kwasem hialuronowym. Gra wydaje się trochę żmudna i rzeczywiście, jeżeli będziemy robić każdą miksturę w pojedynkę, to może tak być, ale z czasem zaczynamy odkrywać coraz lepsze wykorzystanie prostych składników, żeby robić lepsze mikstury i więcej zarabiać. I w ten sposób właśnie następuje w tej grze progres. Nie przez robienie dużej ilości słabych mikstur, tylko przez szlifowanie swojego rzemiosła i wymyślanie coraz głupszych nazw dla mikstur, które produkujesz. Ta fantastyczna mikstura dająca efekt światła będzie nazywała się Jasny Gwint. Cholernie jasne światło. Produkt zastrzeżony. Proszę pana, to co pan teraz otrzyma, to jest nasz najnowszy produkt. Jasny Gwint. O kur... Gra jest więc mieszanką takiej próby eksplorowania dalszych zakamarków mapy i odkrywania nowych efektów, których jest kilkanaście, jeśli nie kilkadziesiąt, połączone z poszukiwaniem jak najbardziej wydajnych formuł na te efekty, które już znamy. Jest w tej grze poszukiwanie takiej perfekcji. No nie, no rozminąłem się o 0,7 mm. Udało mi się znaleźć na przykład taki stosunkowo dobry schemat na tworzenie mikstur zdrowia właśnie z trzema serduszkami poprzez użycie dwóch zielonych grzybów zaledwie. Jeżeli trafi nam się ich dużo, to możemy takich mikstur naprodukować sobie kilka, wiedząc, że one są dość uniwersalne i zawsze mikstury życia się komuś tam przydadzą. Idąc za duchem rynku, nazwałem zresztą tą perfekcyjną miksturę leczonko z grzyba Bio Green. Moim drugim elementem planu biznesowego było natomiast to, żeby nie mieć żadnych skrupułów i jak przychodzi do ciebie gość z opaską na oku, prosząc o miksturę wybuchową, to nie pytasz, po co mu ona jest. Uwielbiam eksplozję! Już podaję panu jedną eksplodującą miksturę. Ze względu na moją otwartość na klientów, z jakiegoś powodu mam reputację na bardzo niskim poziomie, nawet się pojawił tam symbol diabełka. A jeśli ten cały system byłby dla was zbyt mało złożony, to napomknę tutaj tylko o tym, że można tworzyć mikstury, które mają więcej efektów niż jeden, to znaczy łączyć ze sobą efekty różnych mikstur. Ta pani jest zakochana i chce kogoś do siebie przekonać. Potrzebujemy mikstury miłości. Nie wiem za bardzo, co robię, ale może tutaj gdzieś będzie, zobaczymy. A więc odblokowaliśmy miksturę kwasu. Miłość to czasami kwas, więc może zadziała? I tak oto kręci się życie alchemika. W mojej pracy wyprodukowałem m.in. takie mikstury jak Śpiulkolot 9000, Bum Bum, czy miksturę niewidzialności, której nie nazwałem, bo omsknęła mi się ręka i zmarnowałem potencjał na lepszą wersję mikstury. Na koniec mała porada, jeśli chcielibyście zwiększyć imersję, możecie sobie wystawić miksturki na ladzie w sklepie, żeby klienci wchodząc widzieli je. Witaj ponownie, alchemiku. Tym razem potrzebuję bomby. Dua! Moje oczekiwania wobec Potioncraft trochę się rozminęły, bo w pewnym sensie jest to gra logiczna, w której poszukujemy odpowiednich przepisów na mikstury, żeby być jak najbardziej wydajnym, zużyć jak najmniej surowców, ale w tym wszystkim jest jakiś element zręczności, ciekawości, eksperymentowania i pewnej otwartości, bo gra nie mówi nam bardzo wyraźnie: dzisiaj musisz zrobić takie i takie mikstury. Jak ci się coś nie podoba, możesz klientom powiedzieć, żeby sobie poszli. Widziałem trochę narzekań na Steamie, że gra jest słabo zbalansowana, w tym sensie, że szybko kończy się kasa, kończą się zasoby. Wydaje mi się, że coś w tym jest, że są tam jakieś problemy, ale to też jest związane z tym, że gra ma pewną ukrytą trudność w tym, że musimy nie tylko ważyć kolejne mikstury według schematu, ale kombinować, jak robić to lepiej. Zawsze stawiamy sobie tutaj to pytanie, ile gra będzie jeszcze w Early Accessie, jakie dostanie rzeczy w kolejnych aktualizacjach, jak się zmieni, no i kiedy wyjdzie. Tu twórcy podchodzą w ciekawy sposób do sprawy, bo nie mówią za bardzo o konkretnej dacie premiery. To, co natomiast ma się w grze zmienić, jest o tyle ciekawe, że deweloperzy wydają się być otwarci na pomysły, a rzeczywiście do tej gry można by dodać sporo rzeczy. Taką rzeczą, która mi najmniej się podobała w tej grze, jest chyba system ulepszeń, który koncentruje się na tym, że możemy zdobywać więcej expa na mapie, kupować czy sprzedawać surowce po lepszych cenach, a nie ma na przykład żadnych ulepszeń dotyczących samego procesu alchemicznego, czyli mieszania ziół, czy chociażby uprawy tych ziół w ogródku. Ta gra oczywiście traktuje siebie z przymrużeniem oka i zastanawiam się, czy dałoby się tutaj wprowadzić także bardziej świadome wykorzystanie tych mikstur do robienia czegoś, bo często przychodzą do nas klienci, którzy próbują zrobić coś złego albo coś dobrego. Zabawne byłoby, gdyby dało się wcisnąć im fałszywą miksturę, żeby nie otruli kogoś, tylko uśpili albo coś w tym stylu i zobaczyć efekty tego w kolejnych dialogach. Tak więc nawiązując do początku i tej okropnej rzeczy, którą stworzyłem. Jest tutaj talent, jest tutaj szczęście i co najważniejsze, jest ten niespełniony potencjał, którego w tym przypadku jest więcej niż tylko kropelka i to daje nam nadzieję na to, że Potioncraft jest grą, którą warto polecić. I to wszystko w dzisiejszym odcinku mieszania produktów domowych, które udają tajemnicze, alchemiczne wywary. I to jest niezamknięte. Pozdrawiam was bardzo serdecznie i do zobaczenia następnym razem.